Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 127 rytuału dla Matki Ziemi, ostatniej pełni Księżyca, czyli 29 września 2023 roku. Końcówka września, a dzisiaj już mamy październik, czyli ten anielski miesiąc, miesiąc pod symboliką dziesiątki, czyli w tarocie koło fortuny. Wszystko może się wydarzyć, raz na wozie, raz pod wozem, ale ogólnie jest to bardzo piękny, bardzo pozytywny miesiąc, gdzie możemy mnóstwo rzeczy aktywować, pięknych rzeczy aktywować i wysiać nowe nasionka tego, co będziemy zbierać na wiosnę, ponieważ ta ostatnia pełnia, tak zwany księżyc żniwiarzy, czyli pełnia żniw, była takim podsumowaniem czasu od Ostary, czyli 20 na 21 marca, do właśnie tej pełni wrześniowej. Niesamowity czas. To było takie, jakby zebrać plony tego wszystkiego, co żeśmy wysiali na wiosnę, posortować te plony, wrócić do jednej z naszych ceremonii, która mówiła o tym, żeby oddzielić ziarno od plew, albo żeby zastanowić się, które nasionka są już zgniłe i należy je wyrzucić, albo popatrzeć tak z takiej wyższej perspektywy i zastanowić się, dlaczego coś w życiu nam się pojawiło, co żeśmy może przez przypadek zupełnie wysiali i teraz przyszło nam zebrać plony tego, co zostało przez przypadek wysiane. No i co chcemy wysiać teraz w jesieni i jak przez te kolejne miesiące będziemy to pielęgnować, aby mogło to wykiełkować. Muszę Ci powiedzieć, że dla mnie ten czas przed samą pełnią księżyca był bardzo piękny, bardzo intensywny, niesamowicie interesujący, fascynujący wręcz w tym wszystkim, co działo się w moim życiu. I ta pełnia była takim ukoronowaniem tych wszystkich poprzednich miesięcy, bardzo pięknym ukoronowaniem, takim, że mogłam z satysfakcją powiedzieć: wow, udało mi się coś niesamowitego osiągnąć, coś niesamowitego poruszyć, no ale oczywiście jest jeszcze wiele, wiele rzeczy do zrobienia. Dlatego dla mnie ta pełnia również była takim momentem przełomowym, żeby zastanowić się, jak iść dalej i jakie kroki stawiać na mojej drodze. I tutaj bardzo symbolicznie pojawiła się w moim życiu stonoga, czyli noga za nogą, żeby nam się nogi nie pomyliły. Jestem bardzo ciekawa, jak wyglądała ta pełnia u Ciebie. Ja mam w tym momencie w mojej skrzynce pocztowej dokładnie 517 listów nieprzeczytanych. Od razu z góry bardzo Cię przepraszam, jeżeli jeszcze nie otrzymałaś albo nie otrzymałeś odpowiedzi na Twoje pytania. Postaram się to nadrobić jak najszybciej w kolejnym czasie. No ale oczywiście wszystko ma swój priorytet i najpierw są priorytetowe pewne rzeczy, zamknięcie rytuałów, podsumowanie pewnych rytuałów, podsumowanie pewnych procesów, zanim mogę zerknąć do poczty i otworzyć się jak gdyby na nowe. Zaczynajmy więc sama pełnia księżyca. Sama pełnia księżyca, właściwie cały proces pełni już chciały te siły mroku zakłócić. One zawsze są aktywne, one zawsze czekają tylko, żeby nam nogę podłożyć i żebyśmy pacnęli i nie mogli iść dalej. Ale bardzo dobrze sobie z tym poradziłam. Mam nadzieję, że Ty również w Twoim życiu, jeżeli takie procesy się pojawiły u Ciebie. A mianowicie do mnie napływały listy, komentarze od różnych dziwnych ludzi. Ludzi, którzy sympatyzują z pewnymi czarnymi grupami, czarnymi wiedźmami czy wiedźminami. I które no, za wszelką cenę chciały być aktywne dokładnie w czasie pełni albo tuż przed pełnią, żeby tak się przyczepić do tej energii i żeby podjechać kawałek w tym swoim kierunku. No ale się te osoby przeceniły swoje siły, bo nie udało im się tego procesu zakłócić. Ja sobie wszystkie te listy, wszystkie te komentarze, bez w ogóle ich czytania przełożyłam na ten czas po pełni, czyli po naszych rytuałach,
po rytuale dla Matki Ziemi i oczywiście po rytuale świec intencyjnych, dużym rytuale świec intencyjnych. Wow, 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 wow. Było tyle świec intencyjnych, jak jeszcze nigdy wcześniej. Po prostu sama się zastanawiałam, gdzie te świece jeszcze poustawiać. No, ale to była szczególna pełnia, więc wcale się nie dziwię. Idziemy dalej. Więc może w Twoim życiu również pojawiły się jakieś osoby z przeszłości i u mnie pojawiły się osoby z przeszłości nawet sprzed iluś tam lat. No niesamowite po prostu, że sobie nagle wszystkie przypomniały w tym samym czasie o Marii Bukardi. Umówili się w przestrzeni. Może jest tak również u Ciebie, może było tak u Ciebie, może byłaś tak zajęta albo tak zajęty różnymi innymi sprawami, że nie zauważyłeś tych czyhających niebezpieczeństw i one uderzyły tak, że nie byłaś na to przygotowana, nie byłeś na to przygotowany. No, uczymy się na błędach. Praktyka czyni mistrza, czyli jeżeli takie rzeczy się dzieją, to nie ma sobie co wyrzucać, tylko po prostu uczyć się na błędach i w przyszłości odpowiednio reagować, w przyszłości odpowiednio się przygotować do takich rzeczy. Już wiadomo, że zawsze pełnia, zawsze nów księżyca. To są szczególne momenty, gdzie siły mroku są bardzo aktywne. Także już wiem, że zbliża się pełnia, zbliża się nów. To trzeba zadbać o oczyszczanie, to trzeba zadbać o ochronę, żeby idealnie iść dalej i nie reagować. Pamiętaj, nigdy nie reagować. Akcja, reakcja. Zawsze być w akcji i starać się jak najmniej być w reakcji. To wtedy jest dużo, dużo łatwiej zrealizować Ci Twoje powołanie i to, po co tutaj jesteś na ziemi. 127 rytuał dla Matki Ziemi. Ogromna symbolika, bo z jednej strony 12, czyli wisielec, popatrzeć na wszystko z innej perspektywy, głową w dół, czyli zmiana perspektywy, a jednocześnie 7, czyli rydwan. No te osoby z Was, które są na ceremoniach ze mną, one już mają tą symbolikę w małym palcu, one dokładnie wiedzą, co oznacza 127, no ale może tak dla przypomnienia, mamy tutaj ukrytą symbolikę 1, czyli mag transcendentny, który podąża złotą ścieżką pomiędzy Królestwem Białego i Królestwem Czarnego Maga, realizując siebie, ten świat i wszechświat, wpływając na to wszystko, w połączeniu z energią wyższą. Mamy 2, czyli arcykapłankę, która jest utkana ze światła, w sieci światła i która łączy w sobie tą energię żeńską biorącą z energią męską, prostolinijną, dającą, aktywującą. No i oczywiście mamy 7, czyli rydwan, takie mądre przygotowanie się do drogi, do kolejnego etapu. No i popatrz, jaka symbolika, bo przecież ta pełnia, która była z jednej strony podsumowująca, była również przygotowaniem do tego nowego etapu, czyli automatycznie ta 7 była bardzo, bardzo aktywna. Idziemy dalej. Jeżeli ten rydwan to jest przygotowanie się, takie mądre przygotowanie się do dalszego etapu, a jednocześnie wysiewanie, mądre wysiewanie, mądre uderzenie w odpowiednim momencie, mądre przygotowanie się do tego kolejnego etapu i taka niesamowita koncentracja na tym, aby wybrać odpowiedni moment, aby wyruszyć w odpowiednim momencie, ale tak, gdy będziesz już w 100% przygotowana albo przygotowany. Oczywiście tutaj nie wolno popaść w kolejną skrajność, czyli ciągle się przygotowuję, ciągle jestem niegotowa i ciągle jestem niegotowy i tak mijają lata i nic się nie udaje zrealizować. Trzeba tutaj troszeczkę zastosować tę metodę złotego środka. Dobrze, nigdy nie jesteśmy w 100% do czegoś przygotowani, bo zawsze nam czegoś brakuje, zawsze jeszcze nie jesteśmy idealni, ale jeżeli czujemy, że jest ten odpowiedni moment, to trzeba wyruszyć. No i oczywiście ta druga skrajność, czyli starać się wyruszyć i troszeczkę się przygotować do tej podróży, czyli nie całkowicie na żywioł, bo może Ci wtedy zabraknąć paliwa, jedzenia i wszystkiego innego po drodze, no i ta podróż nie zostanie ukończona, czyli wybrać ten złoty środek. Przygotować się na tyle, na ile to jest dla Ciebie możliwe, ale nie przeciągać tego w czasie.
żeby nie przechodziło tak, no dobrze, nadal jestem niegotowa, nadal jestem niegotowy, no dalej, 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 10 lat minęło, a ty dalej nic nie zaczęłaś i nie zaczęłaś. Okej, okay. Idziemy dalej. Czyli ten niesamowity rytuał dla Matki Ziemi, właściwie przed portalem 10.10, ponieważ 10 października mamy kolejny portal 10.10. Ten portal jest już opisany na mojej stronie mariabukardi.pl w zakładce najważniejsze terminy. I ten portal 10.10 jest również kluczowy, czyli ta pełnia, następnie portal i następnie nów, kolejny nów księżyca. Jak wyglądał rytuał dla Matki Ziemi? Więc pierwsza część, ja zaczęłam dużo, dużo wcześniej, nawet więcej niż pół godziny wcześniej. I pierwsza część dotyczyła mnie osobiście, czyli było to takie moje przygotowanie do całego rytuału, aktywacja pełnej mojej siły, pełnej mojej mocy, wszystkich moich właściwości, spotkanie z moim przewodnikiem, z energiami, które mnie wspierają tutaj na Ziemi w realizacji mojej misji i mojego powołania. I ten czas był bardzo piękny. Muszę ci powiedzieć, że jeszcze nigdy wcześniej przed żadnym rytuałem nie miałam tak pięknego spotkania z tymi energiami wyższymi, tak wspierającego, tak motywującego, tak inspirującego, jak teraz w czasie tej pełni 29 września. 29 września, dla mnie szczególna data, ponieważ jest to dzień urodzin mojej mamy. No i akurat, że tego dnia przypadła pełnia, to było też takie, no piękne, również tak prywatnie piękne, ale nie miało jakiegoś większego znaczenia dla naszego rytuału. Data nie miała jakiegoś większego znaczenia, mimo tego, że skrywa się tutaj i dwójka, znowu arcykapłanka, i dziewiątka, eremita, i zero, czyli błazen. 9 plus 9 daje nam oczywiście 18, czyli podświadomość, księżyc. Wiadomo, że wszystko ma jakieś tam głębsze znaczenie, ale nie było to jakoś takie bardzo, bardzo wyraziste w czasie naszego rytuału dla Matki Ziemi. Pierwszy etap rozpoczął się tuż przed godziną 22 czasu polskiego poprzez połączenie z dwoma duszami, które bardzo wspierają mnie tutaj w tej inkarnacji, w realizacji mojej misji i mojego powołania. Dusze, które inkarnowały teraz w ciała męskie. Moja siła była ogromna, czyli to wsparcie, ta ochrona tych dwóch dusz była bardzo wyrazista, ale to było też na zasadzie vice versa, czyli poprzez moją energię ja wspieram te dwie dusze i te dwie dusze wspierają mnie. Oczywiście są to dusze niezależne od mojej grupy 33, czyli 733, grupy, z którą idziemy przez wszystkie inkarnacje razem, zupełnie niezależna energia, ale to połączenie, ta grupa wspierająca oraz oczywiście te dwie dusze wspierające tak mocno mnie w tej inkarnacji, w tym szczególnym momencie, bo jeszcze nigdy wcześniej nie było tak mocnego wsparcia jak teraz, w tym czasie, konkretnym czasie, no ale oczywiście siły mroku też stale chcą to zablokować, więc to nie jest, nie mogło się do tej pory to tak rozwinąć, jak teraz się rozwinęło. To bardzo szybko udało mi się otworzyć portal, czyli połączenie ze źródłem, i pierwsza rzecz, która się wydarzyła, to był złoty deszcz. Ten złoty deszcz w różnej formie znamy już z naszych rytuałów dla Matki Ziemi. Tym razem był on bardzo drobniutki, ale bardzo gęsty. Ta złota energia źródła padała praktycznie na całą Ziemię, na której my żyjemy, czyli do granicy lodu, i docierała w różne miejsca, chociaż niektóre miejsca omijała. Ten złoty deszcz bardzo szybko przekształcił się w deszcz diamentowy, diamentowa energia, która uderzała dokładnie w te same miejsca, i takim efektem po tym deszczu złotym i po tym deszczu diamentowym był rozkwit. Rozkwit, symboliczny rozkwit róż, symboliczny rozkwit kwiatów, praktycznie na całej tej ziemi do granicy lodu.
Oczywiście chodzi tutaj o symbolikę. Nie chodzi tyle o sam rozkwit roślin, kwiatów, tylko chodzi o symbolikę rozkwitu. Tak jakby rozkwitnęły dusze w ciałach ludzkich, rozkwitnęły dusze w ciałach roślinnych, w ciałach zwierzęcych i w innych przestrzeniach energetycznych. Czyli bardzo, bardzo piękny moment tego rozkwitu. Kolejny etap był trudny. To był etap trudny, etap, który jest dla mnie zawsze bardzo wymagający, bardzo taki wymagający niesamowitej koncentracji, niesamowitej uwagi. To było ponowne wymierzenie boskiej sprawiedliwości. Czyli nadal siły wyższe poprzez moje ciało fizyczne, poprzez moją duszę prowadzą ten proces boskiego sądu. To jest taki bardzo trudny moment. Bardzo trudny, ponieważ ja mam w sobie coś takiego, że jest mi bardzo trudno wymierzać boską sprawiedliwość z pozycji człowieka. Na szczęście nie muszę tego robić z pozycji człowieka, tylko z pozycji mojej duszy, ale jest to zawsze coś takiego, że mi jest szkoda. Mi jest szkoda tych złych ludzi, mi jest szkoda tych ludzi popełniających błędy. Wiem, że ta sprawiedliwość boska jest konieczna, żeby ją wymierzyć w tym momencie tego boskiego sądu, żeby uwolnić całą tą strukturę ziemi z tych zależności karmicznych, czyli zależności sprawca-ofiara, sprawca-ofiara, sprawca-ofiara. Poprzez ten boski sąd, ten sąd wyższy, możemy uwolnić się od tego całego cyklu. No i to jest to przygotowanie do tego złotego wieku na ziemi. Ale jest mi czasami przykro, że to akurat ja muszę ten proces prowadzić. Dobrze, idziemy dalej. Czyli wymierzenie tej boskiej sprawiedliwości, o co tutaj chodzi? To jest wymierzenie boskiej sprawiedliwości za wszystkie inkarnacje. Przede wszystkim koncentruje się on na ludziach, ten proces. Proces opiera się na tym wszystkim, co wysyłamy, to do nas wraca. Tylko że normalnie ten proces ciągnie się inkarnacyjnie, czyli jeżeli coś zrobiliśmy w tym życiu, no to dopiero może to się pojawi w kolejnej inkarnacji, albo za dwie, albo za trzy inkarnacje dalej, a ten proces boskiego sądu wyrównuje to natychmiastowo, czyli w tej inkarnacji, w tym czasie. I to jest skrócenie całego tego procesu inkarnacyjnego. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, to bardzo proszę o pytania w komentarzach. Oczywiście nie na wszystkie pytania mogę odpowiedzieć w tym miejscu, gdzie ten film się pojawi, ale przynajmniej tak ogólnie będę w stanie może odpowiedzieć i dać Ci wskazówki. Oczywiście można również pisać na mojego maila. Ja w miarę możliwości staram się na wszystkie maile odpowiadać. Idziemy dalej. Po procesie wymierzenia boskiej sprawiedliwości nastąpił ten piękny moment rytuału, czyli połączenie z drzewami tutaj na ziemi. Drzewa jako pamięć ziemi, jako włosy ziemi, tak można powiedzieć. Połączenie się z wszystkimi drzewami, odczytanie wszystkich zapisów, które są zapisane i przekazanie ich do źródła. Czyli w ten sposób źródło sprawdza, odczytuje jak gdyby wszystko to, co dzieje się na ziemi. Czyli taki proces zebrania informacji, te informacje przechodzą przeze mnie, idą do źródła i później jest odwrotny proces, tego już znasz, bo ja wiele razy już opowiadałam o tym procesie na sprawozdaniach z rytuałów dla Matki Ziemi, czyli odwrotny proces, że od źródła ta energia schodzi znowu przeze mnie, idzie do ziemi, czyli jak gdyby zaprogramowanie wszystkiego tym boskim kodem. Nie wiem, czy jest to wyczuwalne w ostatnim czasie, ale myślę, że dla wielu, wielu osób z Was, które mają aktywne te zdolności wyższe, jest to wyczuwalne, że udało nam się bardzo dużo na ziemi osiągnąć po raz kolejny. Taki piękny, piękny moment mieliśmy przed różowym słoniem, czyli przed całym tym przedstawieniem z koroną. Nie przez przypadek taka nazwa. I wtedy już
miałam nadzieję, że dokona się ten proces przejścia do tego złotego wieku Ziemi, no ale istoty, które tutaj mają inne cele, inne plany, były mądrzejsze, były szybsze, były przebieglejsze i ten proces zahamowały. W tym momencie znowu jesteśmy w takim przełomie, że może uda nam się obudzić ten świat, czyli rozbić te sieci, chociaż z tego co widać, to już te istoty znowu mają nowe plany jak to zablokować i miejmy nadzieję, że tym razem my będziemy szybsi i mądrzejsi. I od każdego z nas to zależy, czyli również od Ciebie, gdy słuchasz tego sprawozdania, czym szybciej zrealizujesz siebie, czym szybciej zrealizujesz Twoje powołanie, czym szybciej wykonasz to, po co tutaj jesteś na Ziemi, tym szybciej nam się uda tą Ziemię od tych rzeczy uwolnić, no i będziemy mogli przejść do tego pięknego czasu. Idziemy dalej. Drzewa, odczyt stanu Ziemi. Oczywiście znowu tylko do granicy lodu. Do granicy lodu i z powrotem. No i naświetlanie. Ostatni proces tutaj na Ziemi to był proces naświetlania. Czyli ta energia, nie tyle odnowienia tego boskiego kodu, co później były takie impulsy, kompletne impulsy, które szły od źródła, szły poprzez moje ciało fizyczne do Ziemi. Czyli to było naświetlanie. Wibracja różowa, czyli miłość bezwarunkowa. Wibracja krystaliczna biała, czyli no krystaliczność, również taka czystość wewnętrzna. Zielona, odnowienie, regeneracja. Złota, mądrość wyższa. Fioletowa, czyli przemiana, transformacja. I na samym końcu czerwona, bordowa, czyli to jest też taki moment bardzo trudny, gdzie ta wibracja dochodzi, szczególnie do ludzi, to widać, widać takie, jakie to trudne jest dla wielu z nas, gdy widzimy nasze wady, gdy widzimy nasze słabości, gdy widzimy to wszystko, co żeśmy źle zrobili, gdzie żeśmy popełnili błędy tutaj w czasie naszego życia. Ale ja zawsze to powtarzam. Kto jest bez winy, to niech pierwszy rzuci kamień. A wielu jest takich ludzi, którzy pierwszy rzucają kamień, hejtują i hejtują i hejtują, a nie widzą siebie. A czasami trzeba by było siebie zobaczyć w lustrze. Jest to taka piękna zasada, jeżeli komuś coś zarzucasz, to zobacz, jakich słów używasz, zobacz, co cię w tej osobie denerwuje i co tej osobie zarzucasz, bo ten problem jest w tobie. Czyli tymi samymi słowami, którymi hejtujemy innych, to są słowa skierowane do nas. Czyli jeżeli ktoś mówi, o, ten jest egoistą, to znaczy, że sam jest egoistą. Jeżeli ktoś mówi, o, ten jest bałaganiarzem, to sam ma coś do posprzątania. Jeżeli ktoś mówi, o, ten jest narcyzem, to sam jest narcyzem. I poprzez wskazanie palcem na kogoś innego, właściwie powinien wskazać na siebie. To jest takie odwrócenie uwagi. Na takiej zasadzie złodziej woła najgłośniej, łapcie złodzieja. Jest takie powiedzenie. I tak samo, jeżeli ktoś nam zarzuca na przykład cokolwiek, to znaczy, że zarzuca to sam sobie. Jeżeli my na kogoś wskazujemy palcem, mówimy, o, ten jest taki, uwaga, odwróć to, bo ten problem jest w tobie. Dlatego cię to denerwuje, dlatego widzisz to w kimś innym i zrzucasz to na kogoś innego, żeby nie widzieć tego w sobie. Każdy z nas jest ułomny, dlatego jesteśmy ludźmi. Dlatego jesteśmy w ciele ludzkim. Jak ktoś osiąga to całkowite oświecenie, no to już nie musi być w ciele ludzkim. Więc to jest taki właśnie ten moment w rytuale dla Matki Ziemi, który ta energia bordowa, ta energia takiego głębokiego czerwonego koloru, takiego koloru jak w kartach Tarota ma eremita, ma płaszcz w takim kolorze właśnie bordowym. To jest również energia Boga Seta, Boga Egipskiego. To jest takie wskazanie na słabości. I tutaj trzeba się zmierzyć ze swoimi własnymi słabościami i przemienić je w siłę.
popatrzeć na nie z innej perspektywy, przestać sobie wyrzucać, przestać sobie umniejszać swoje własnej wartości, bo każdy z nas jest ułomny, każdy robi błędy, każdy jest niedoskonały. Ale chodzi o to, żeby zobaczyć tą swoją niedoskonałość i doprowadzić ją do doskonałości. No i na sam koniec znowu energia różowa, czyli tej bezwarunkowej miłości do samego siebie, do świata, do innych. Bo w tej bezwarunkowej miłości my wtedy możemy zobaczyć prawdę i podejmować mądre decyzje. Wierz mi, że po rytuale dla Matki Ziemi nagrałam sobie całe sprawozdanie, żeby o niczym nie zapomnieć. I przez przypadek sobie to usunęłam. Mam nadzieję, że powiedziałam o wszystkim. Na samym końcu jeszcze był ten moment, dokładnie, ten moment pojawił się po raz pierwszy o godzinie 22 czasu polskiego, czyli gdy wybiły dzwony i dzwony biły tym razem dwa razy, chyba się jakiejś wieży kościelnej coś pomyliło i dwa razy łączyłam się z Wami uczestnikami, zasilałam Was energią, złotą energią, czyli mądrość wyższa i na samym końcu rytuału jeszcze raz zasiliłam tą złotą energią wszystkie osoby, które mnie słuchają, oglądają, które są w jakikolwiek sposób ze mną połączone, które słuchają ceremonii, które słuchają moich filmów, które czytają moje książki. Był też przepiękny moment. Ty wiesz, że ja podarowałam polskim bibliotekom kilkanaście tysięcy mojej książki trylogii, czyli Mroczne Góry. I też było zasilenie takim światłem, tą energią wszystkich tych książek, czyli każda osoba, która w bibliotece sobie tą książkę wypożyczy, która tą książkę zobaczy na półce, żeby ta mądrość zawarta w tej książce, ukryta pomiędzy wersami w symbolice, pomogła tej osobie zrealizować swoje powołanie, odkryć swoją niepowtarzalność, odkryć swoją siłę, swoją moc i zrealizować siebie tutaj na ziemi. Także to był też przepiękny moment takiego zasilenia energią i również tą mądrością wyższą, ponieważ wiele osób, również moich hejterów, ogląda moje filmy i czasami się na czymś fiksuje, nazwijmy to tak brzydko, czyli czegoś się tam, jakiś tam przekaz się nie spodoba i wtedy odrzuca wszystkie inne przekazy. A tutaj nie chodzi o to, żeby się czepiać jednej rzeczy i potem czepiać jakiegoś filmu sprzed 100 lat i zostać w tym miejscu. Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć całokształt. Ponieważ ja również jestem człowiekiem i też podlegam pewnym procesom, czyli ja również się zmieniam. Ja również kiedyś byłam inna niż jestem dzisiaj. Mój proces, już patrząc na moje pierwsze filmy i porównując je z tymi ostatnimi filmami, to już widać, jaki ogromny proces mam za sobą. I ja jestem tylko i wyłącznie przykładem tego, jak można się zmienić, jak można się przemienić, jak można doprowadzić siebie i swoje postrzeganie, swoje działanie do perfekcji albo iść do perfekcji, bo nie uważam się za perfekcyjną, jeszcze mi daleko, daleko do perfekcji. Myślę, że mam zdrową taką samokrytykę względem samej siebie. Nigdy się też nie uważam za guru, to co mi niektórzy zarzucają, hejterzy, ale moim przykładem mogę pokazać każdej osobie, że wszystko jest możliwe, że możemy pracować nad swoją doskonałością i że każdy z nas robi błędy i ważne jest, żeby się uczyć na tych błędach i budować piękny i solidny fundament. I tym takim pięknym, motywującym przekazem kończę moje sprawozdanie osobiste z naszego 127 rytuału dla Matki Ziemi. Oczywiście później miał miejsce rytuał świec intencyjnych, przepiękny, cudowny. Ja jeszcze mam przed sobą teraz wszystkie wyniki tych świec intencyjnych, zaraz będę je wysyłać do wszystkich uczestników. I mogę powiedzieć jedno. Kolejny, piękny, wyjątkowy, wartościowy i fascynujący rytuał za nami. No i przed nami kolejne, jak i kolejne ceremonie. Do zobaczenia więc, do usłyszenia, Twoja Maria Bukardi.